Jest i nasza zguba. Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Najwyraźniej tak. Złaź stamtąd, człowieku! O nie! Ani mi się śni! Jeszcze mi życie miłe! No, i co robimy? Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali! Ty, a weź każ mu zrobić coś głupiego. Na przykład niech się turla. Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. Turlaj się. Zostaw go w spokoju. Ty, czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diabeł, Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Pobawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej wymuchać na zimne. Geralt, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić? Ależ proszę bardzo. Przed nim i odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano przed nim, a ja przed psem uciekałem. Psem, co ja gadam? Potwór to byłeś, diabelski. Dobrze go nazwali. Masz tu swoją czapkę. Zgubiłeś ją, jak uciekałeś przed psem. O, moja czapeczka ukochana. Przynosi mi szczęście. Zakładam ją przed każdym występem. Jak to jest, że człowiek, który na co dzień gra z ogniem, boi się takiego małego psa? To potwór był! Diabeł! Ta, już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle. O, wypraszam sobie. Nie jestem tchórzliwy, tylko ostrożny. Wiesz, co by było, gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności? Pewnie usmażyłby sobie jęzor? Zgadłeś! No, to teraz już wszystko rozumiesz. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A w jakim ja niby jestem w stanie? Popatrz na siebie, łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura, a po drugie do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. Taka okazja więcej się nie nadarzy. Powiedz mi, jak się połyka ogień? O nie, wykluczyliby mnie z cechu. Jak chcesz, to cię mogę na ucznia przyjąć. Wtedy po pół roku się dowiesz. Nie mam tyle czasu, no powiedz. Przecież miód razem piliśmy. Już jesteśmy prawie jak bracia. Wychylałeś mi wszystko. Żaden ty mi brat. O, ty tak ze mną pogrywasz? Niech ci będzie, jak mi nie powiesz. To zostawię cię tutaj na pastwę dzików, niedźwiedzi i krwiożerczych jeleni. Wybieraj. To jest przemoc! Gwałt na artyście! Mów! Jest taki mazidło, którym nacieram sobie gębę przed pokazem i potem mogę łykać ognie, pluć ogniem, no wszystko mogę i nic mnie nie parzy w ogóle. To tyle? A gdzie to sztuka? Każdy potrafi nasmarować sobie gębę jakąś ochronną pastą. Dosyć tego! Najpierw mnie szczują psami, potem ten przychodzi, zabiera mi gorzałki i jeszcze obraża. Nic tu po mnie. Odchodzę. Nie chciałem go obrazić, ale to hochsztapler. Zrób coś. A teraz zapomnisz o wszystkim, co mówiłeś i widziałeś w tym lesie.
A może by mu tak w pierdol spuścić? Nie będzie oszust i tchórz stroju fochów. Spokojnie. Wrócisz na wesele i dasz pokaz swoich sztuczek. A jasne. Kłamliwych sztuczek. Dobrze, panie. Zrobię, co zechcesz. Idziesz czy nie? No dobra, przecież idę. No to chodźmy na to wesele. Może znajdę jeszcze coś ciekawego do roboty.